Sezon 8 w końcu się rozkręca. Kolejne wydarzenia krok po kroku prowadzą nas do finalnego podsumowania tego sezonu. Już wkrótce dojdzie do erupcji wulkanu, a co tym idzie, wykrzywione wieże i sklepowa sytyba zostaną zniszczone. Jesteście ciekawi, o co dokładnie chodzi? Jeśli tak, to zapraszam do oglądania. Cześć, tu Ernest! Aktualizacja 8.50 przyniosła nam mnóstwo nowości. Między innymi tryb koniec gry, który jest pełen zabawy. Fortnite ponownie połączyło te dwa świetne światy i zatrząsnęła tym całym naszym światem. Ale jak to taka aktualizacja? Za kulisami zaszło kilka zmian. Zaczynając od mapy, to przestała grać muzyka u DJ-a Lamy. Wygląda na to, że ktoś mu zniszczył sprzęt do DJ-owania i teraz panuje tutaj cisza. Na szczęście szybko znaleźli się sprawcy tego przestępstwa. Wczoraj o 18:00 w tym właśnie miejscu aktywowała się runa, która aby się naładować, potrzebowała tańczących graczy. W ciągu tylko 3 godzin wróciła na swoje miejsce w zalewie zdobyczy. Nowa runa powinna pojawić się gdzieś na mapie dzisiaj lub jutro o 18:00. A kamienna para już w końcu niedługo się przytuli. Mam nadzieję, że nie spotka ich ten sam los co budynek w wykrzywionych wieżach. Że już prawie i nagle jakaś katastrofa. Trzymam za nich kciuki. W Słonych Strzechach za to, ten domek doczekał się swojej własnej podziemnej bazy. Wygląda na to, że mieszkańcy wyspy wiedzą, co się szykuje. Wulkan co każde ładowanie runy wypuszcza coraz gęstszy dym, co jest oznaką, że niedługo może dojść do erupcji. To przyniesie na pewno tragiczne skutki i chyba już poznaliśmy kilka z nich przedwcześnie. Fort Tory po ostatniej aktualizacji wplika gry do czegoś nowych modeli dla wykrzywionych wież oraz sklepowej sydyby. Ale to nie są zwykłe i małe zmiany na mapie, a zniszczone wersje tych dwóch miejscówek. W tle teraz widzicie, jak za jakiś czas będą wyglądały wykrzywione wieże. Epic Games, jak widać, planuje zamienić tą miejscówkę w pył. Co ciekawe, wyglądają one jak zgliszcza, czyli coś zniszczonego przez ogień, a do gry niedawno właśnie zawitał władca zgliszcz. Zobaczymy jeszcze, gdzie zajdzie ta fabuła. Runy i Vulkan na pewno mają ze sobą coś wspólnego, patrząc na to, co się ostatnio dzieje na mapie. Tak za to skończy Big Ben w wykrzywionych wieżach. Prawie wszystkie budynki w wykrzywionych wieżach zostaną w przynajmniej połowie zniszczone. Sklepowo czy sklepowej sydyby czeka niestety to samo, ale pan burgerek i pan pomidorek będą w miarę okej. Ale i tak, na środku ich sydyby będzie ogromny kamień i oczko lawy. Wulkan prawdopodobnie już niedługo wypluje takie ogromne kamienie i lawy w te miejscówki. Tym samym wykrzywione wieże w końcu zostaną wyremontowane. Prawie półtora roku stoją one tutaj bez zmian. Dalej w temacie run, to pojawiło się dla kolejnych eventów mnóstwo nowych dźwięków. Jest ich bardzo dużo, więc aby was nie zanudzić, na koniec filmiku puszczę wam najciekawsze, moim zdaniem, momenty różnych eventów. Poza tym to dzięki jeszcze innym wyciekom Fort Tory na Twitterze, dowiedzieliśmy się, że już wkrótce góra lodowa zacznie pękać. W sezonie 9 prawdopodobnie doczeka się dużej zmiany. Jak już wspomniałem o sezonie 9, to nie mogę nie dodać, że do gry powrócą wyzwania do grywki. Wyzwania do grywki to takie, za których wykonanie dostaliśmy darmowy karnet w sezonie 8. Tak przynajmniej było w sezonie 7. Nie wiadomo jeszcze, czy sezon 9 będzie też za darmo. Na pewno jednak dla posiadaczy tego sezonowego karnetu szykuje się jeszcze jedna niespodzianka. Mogliście już zauważyć, że 3 skiny z kartu bojowego otrzymały nowe zablokowane style. Te nocne style to będą nagrody za wykonanie wyzwań do grywki. W grze te wyzwania powinny pojawić się w ciągu 5 dni. Tak samo nowy pakiet skinów Inferno. Jak już mówiłem, nie wiadomo, czy będzie darmowy karnet. Inną nowością nadchodzącą do gry są bomby cienia. Mogliście już o nich usłyszeć 2 tygodnie temu. We wczorajszej aktualizacji w końcu doczekały się swoje ikony oraz animacji, które widzicie teraz w tle. Na pole walki powinny wejść aktualizacje zawartości w tą środę. Co do ich sposobu działania, nie wiemy za wiele, ale może będą działać podobnie jak kostki cienia z sezonu 6, które na jakiś czas zamieniały nas w ducha. Dzięki skin trackerkom wiemy, że w sklepie pojawi się zestaw Star-Lorda. Nie znamy jeszcze jego wyglądu w grze, ale dobrze znamy jego wygląd w filmie. Powinien mieć 2 style, z maską i bez. Do zestawu będzie jego zbierak oraz bugbling. Ale niestety nie ma żadnych wzmianek o Ironmanie czy Spidermanie. Ale jeszcze wszystko może się wydarzyć. Tak jak obiecałem na koniec, zostawiam was z najciekawszymi dźwiękami z nadchodzących eventów. Co ciekawe, to niektóre z tych dźwięków bardzo przypominają te z eventu motylka sezonu 6. A w pewnym momencie gra nawet stara muzyka z lobby. Może nadejdzie powrót starej mapy Fortnite, albo będzie jakiś flashback do tego, co było. Zobaczymy. Pewne jest to, że to Epic. Epic Games jak zawsze nas zaskoczy. Okej, ja już dziękuję za oglądanie i zapraszam do słuchania.